Dzień dobry, moja kochana ogrodniczko i mój drogi ogrodniku. Nazywam się Ania Danicka, a Ty jesteś na kanale Ogród Pełen Kwiatów. Na tym kanale uczymy się, jak uprawiać kwiaty świadomie. Dzięki temu uprawiamy kwiaty z wielką przyjemnością, miłością, a one oddają nam to, co najlepsze. Na tym kanale uczymy się tworzyć swój własny wiejski ogród kwiatów ciętych. Uczymy się wysiewać kwiaty do tego ogrodu, ale na tym kanale również zapraszam Was do mojego domu, gdzie poznajecie i opowiadam Wam o moich kwiatach, które w nim uprawiam. Jeśli interesują Cię takie kwiatowe tematy, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, żeby nie ominąć żadnego kolejnego odcinka. A w dzisiejszym odcinku właśnie, moi drodzy, będziemy sadzić cebulę tych pięknych roślin, to jest hypeastrum, żeby zakwitły nam w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zapraszam na odcinek. Moi kochani, hypeastrum, zwane również zwartnicami, są to rośliny wieloletnie, które wytwarzają takie potężne cebule. Chciałabym Wam dzisiaj troszkę o tych kwiatach opowiedzieć, ponieważ ja te kwiaty uprawiam już naprawdę bardzo wiele lat. Mogę powiedzieć, że około 10, bo są to kwiaty, które, słuchajcie, kwitną w okresie Bożego Narodzenia, w ogóle w okresie zimy, kiedy nasze ogrody śpią, nie ma się za bardzo czym zajmować, to ja wtedy na moich parapetach właśnie mam hypeastrum. Mam również storczyki, o których na pewno będziemy rozmawiać, natomiast dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać, jak sadzić takie cebule hypeastrum, żeby zakwitły nam właśnie w okresie Bożego Narodzenia. Moi kochani, hypeastrum, zwartnica, potocznie nazywamy je amaryllisami, natomiast jest to błąd. Amaryllisy a hypeastrum są to dwie różne rośliny. Amaryllisy są to rośliny, które wytwarzają taką, ja tutaj mam specjalnie dla Was, zakupiłam taką cebulę amaryllisa, to jest amaryllis belladonna, one tak się dokładnie nazywają, mają takie podłużne cebule. Te cebule bardziej przypominają właśnie cebulę nerinę, natomiast hypeastrum wytwarzają takie właśnie bardzo okrągłe cebule. One różnią się też okresem kwitnienia. Natomiast są to rośliny, które należą do jednej rodziny, do rodziny amarylkowatych, ale są to dwa różne gatunki. Niemniej jednak oba gatunki, czyli właśnie amaryllis belladonna i hypeastrum zwartnica, są to rośliny, które naturalnie występują w klimacie takim subtropikalnym w Afryce. Nawet w Afryce Południowej bym powiedziała, również w Brazylii. Jeżeli chodzi o amaryllis belladonna, on również zadomowy jest w Kalifornii, a więc w takich naprawdę ciepłych klimatach, że tak powiem. I taki amaryllis belladonna, on zupełnie też, może nie zupełnie, ale inaczej wygląda po zakwitnięciu niż hypeastrum, czyli zwartnica. Amaryllis belladonna ma troszkę inny cykl wzrostu i kwitnienia niż hypeastrum. Amaryllis belladonna, jak zaczyna zakwitać, to wypuszcza taki tylko pęd kwiatowy, stąd jego też nazwa, naga dama, naga lilia. Ja tutaj zostawię Wam zdjęcia tych amaryllisów, które znalazłam w internecie. Wszystko będzie podpisane i również pod tym filmem znajdziecie źródła tych zdjęć, jeżeli będziecie chcieli sobie poczytać. Natomiast z tego właśnie wychodzi się jego taka zwyczajowa nazwa, naga dama, ponieważ on po prostu wypuszcza takie nagie pędy bez żadnych liści, które zakończone są bardzo wieloma kwiatami. Kwiatostan składa się z bardzo wielu kwiatów, nawet 12, 14. Jak kwiat już zamiera, wypuszcza liście. I te liście w takim naturalnym jego cyklu i w klimacie właśnie tropikalnym, gdzie jest zimozielone, one są przez cały koniec lata, jesień, zimę, nawet początek wiosny są te liście. I powoli później liście zamierają i znowu wypuszcza pęd kwiatowy. W naszych warunkach uprawiamy go troszkę inaczej. On ma strefę mrozoodporności od 9, czyli naprawdę znosi bardzo niewielkie przymrozki. Można go próbować uprawiać w gruncie, bo on jest na tyle mrozoodporny co nerina bowdeni, o której macie film na moim kanale. Natomiast trzeba uważać, trzeba go naprawdę okrywać. Ja będę uprawiała moje bulwy w donicy, o czym na pewno Wam powiem. A więc to jest amaryllis belladonna, natomiast teraz skupimy się właśnie na hypeastrum, czyli na zwartnicach. One mają troszkę... Moi kochani, ten odcinek, a także pozostałe odcinki na moim kanale Ania Danicka Ogród Pełen Kwiatów powstają dzięki patronkom z Patronite. Wsparcie moich patronek oraz patronów jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu mogę się rozwijać,
mogę się uczyć o kwiatach, a później tą całą wiedzę, moi kochani widzowie, Wam tutaj przekazywać. Mogę nagrywać filmy takie, jakie chcę. Nie muszę reklamować tutaj żadnych produktów. Mogę promować jedynie siebie oraz mój ogród pełen kwiatów. Jeśli chcesz mnie wspierać, zapraszam na Patronite. Link w opisie tego filmu. Dziękuję bardzo. Ponieważ Hypę Astrum ma bardzo wiele gatunków i bardzo również wiele gatunków i odmian powstało hybrydowych. I one, słuchajcie, w takich warunkach komercyjnych zakwitają różnie. Mogą pierwy puszczać liście, mogą pierwy puszczać pęd kwiatowy, a więc to nie jest takie jednoznaczne. Najlepiej rozróżnić je po prostu po cebuli. Te wszystkie cebule takie okrągłe to są cebule Hypę Astrum, czyli z wartnicy, a cebule podłużne, popatrzcie, się one zupełnie inaczej wyglądają. To jest Amaryllis belladonna. Natomiast te wszystkie cebule, które my kupujemy właśnie w tym okresie, żeby je sadzić, żeby one nakwitły nam zimą, to są Hypę Astrum, czyli zwartnica. Ona też pochodzi z klimatów takich tropikalnych, mrozoodporność również 9, więc generalnie nie uprawiamy w gruncie, ale oczywiście w strefie równikowej uprawiają sobie go w ogrodach, natomiast my tego nie robimy. My nasze amaryllis, nasze Hypę Astrum uprawiamy w donicach właśnie po to, żeby pięknie nam kwitły na zimę, a jeżeli nam się uda, to żeby nam pięknie zakwitły na Boże Narodzenie. Zwartnicach, czyli Hypę Astrum, podobnie jak amaryllisy właśnie, są to rośliny wieloletnie. Nawet jak kupicie teraz sobie bulwę, to kupujcie ją z taką myślą, że będziecie ją przechowywać przez lata. Ja tak robię. Ja mam bardzo pokaźną już kolekcję właśnie Hypę Astrum i zawsze w okresie zimy je po prostu sadzę. I można je sadzić w jednym czasie, można je sadzić w różnym terminie od siebie, na przykład co tydzień, wtedy to kwitnienie jest również utrzymane w domu przez dłuższy czas. Naprawdę one wyglądają cudnie w tym właśnie okresie Bożego Narodzenia, kiedy mamy choinki, jest śnieg za oknem, jeżeli nam się poszczęści i Hypę Astrum nam wtedy właśnie kwitnie. Tutaj chciałabym Wam pokazać różnicę. To jest bulwa, która ma powyżej 35 cm średnicy i ta bulwa będzie kwitła bardzo, bardzo, bardzo obficie. Z niej nawet, to jest w ogóle odmiana Picot. Ja tą odmianę już mam od kilku lat, zawsze dokupuję sobie bulwy. O, to jest piękna odmiana, taka biała z czerwonym obrębem na kwiatach i takiej wielkości bulwa, ona zakwitnie wysokimi łodygami. Oczywiście to też zależy od odmiany, ale musicie brać pod uwagę, że im większa bulwa, te łodygi mogą być też większe, chyba że typową odmianę kupicie taką zwartą, mniejszą. Takie bulwy będą miały też dużo kwiatostanów i tych pędów kwiatowych też może być więcej. To jest naprawdę taka bardzo, bardzo, bardzo na sterydach bulwa. Ja pod filmem zostawię Wam linki, gdzie kupiłam moje bulwy. Tutaj mam bulwę troszkę mniejszą. To jest odmiana, to ją skupiłam z Holandii. To jest odmiana Amadeus Candy. Taka biała z... biała pełna, bo pikota jest bardziej pojedyncza. Tutaj biała pełna z takimi też takim blaszem czerwono-różowym. Ona ma 20 kilka centymetrów. Takie bulwy będą miały troszkę mniej kwiatu, bo widzicie, jest różnica. Ta jest troszkę bardziej pędzona, ta jest troszkę mniej pędzona. A tutaj jeszcze mam moją bulwę kilkuletnią, słuchajcie. Popatrzcie się, jaka ona jest mała. Ona przeszła już w stan spoczynku. O stanie spoczynku obejrzycie sobie film u mnie na kanale. Zostawiam Wam link pod tym filmem. I ona właśnie już jest o wiele mniejsza. Ja zaraz jeszcze jak będę ją sadzić, to pozbawię ją tych łusek, bo tutaj już po prostu jest wszystko martwe. Ale popatrzcie się, jaka jest różnica. Ale ona również zakwitnie mi, natomiast no wiadomo, już tych kwiatów będzie troszkę mniej, dlatego ja zawsze co roku sobie również dokupuję takie świeże bulwy, inwestuję sobie, bo zawsze chcę mieć też bogato tych kwiatów. Natomiast ta mi wyda jednego, może dwa kwiaty, ale ja się również z tego oczywiście będę bardzo cieszyć. Kochani, sadzimy nasze Hypę Astrum. Więc kochani, sadzimy Hypę Astrum. Tutaj mam naszykowaną taką fajną, dużą, beczułkowatą donicę. Ja do niej posadzę dwie fajne bulwy, które są świeże kupione. Ona ma wysokość około 20 cm, 23 może i średnicę około między 25 a 30 cm. I ja do niej będę sadzić, moi drodzy, takie dwie fajne bulwy. To są bulwy kupione, a więc to są bulwy, które są naszykowane tak naprawdę do kwitnięcia i tak naprawdę te wszystkie bulwy, które kupujecie w sklepach ogrodniczych, one już, słuchajcie, są gotowe, one są po okresie spoczynku i one tak naprawdę nie potrzebują dużo zachodu z naszej strony, żeby się wybudzić i zakwitnąć, więc tak naprawdę takie bulwy, które kupujemy, możemy sadzić w ziemi, ale możemy również sadzić, słuchajcie, w kamieniach, możemy sadzić bez
podłoża, możemy robić z nich kokę damy, czyli oplatać je mchem. Takie bulwy też robi się w wosku i one, słuchajcie, będą kwitnąć. Natomiast już takie bulwy, które są moimi bulwami kilkuletnimi, je już trzeba traktować troszkę inaczej. One są po okresie spoczynku, ale one, słuchajcie, patrzcie się, jakie one są niewielkie. One potrzebują ziemi, potrzebują regularnego podlewania, żeby sobie ładnie zakwitnąć. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie robić takie bardzo, bardzo, bardzo strojne kompozycje i nie martwić się, czy w tej kompozycji Wam Hype Astrum zakwitnie, to kupujcie typowe, takie handlowe cebule, które właśnie są przygotowane już do tego kwitnięcia. Tutaj do tej donicy ja daję drenaż. Tutaj mam naszykowane, słuchajcie, czyli na spód daję, wyrzucam kamienie, żeby woda miała dobry odpływ. Oczywiście donica jest z otworem odpływowym i na spód właśnie kamienie. To jest zwykły żwirek. I teraz sypię tutaj dosyć dużo ziemi. O, do połowy donicy jest tutaj ziemia, co jest ważne podczas sadzenia Hype Astrum i w ogóle tych wszystkich roślin, które są z rodziny amarylkowatych i tych właśnie cebulowych. One powinny być posadzone w ten sposób, że nie są całkowicie przykryte ziemią. Nie mogą być przykryte pod samą szyjkę. Najlepiej, żeby były przykryte do połowy, tak jak ja tutaj mam w moich kompozycjach. To są wszystko moje cebule, więc jeżeli będziecie mieli takie już swoje cebule wieloletnie, to sadźcie je mniej więcej tak do połowy, żeby one były troszkę pod ziemią, ale troszkę, żeby wystawały. Natomiast tak jak wspominam, te kupne i przygotowane, podpędzone Hype Astrum możemy sadzić po prostu na wierzch, możemy je sadzić nawet do wody, one i tak zakwitną. Natomiast ja tutaj rzeczywiście sadzę je w ziemi. Jak widzicie, ja je tutaj będę sadzić w ten sposób, że one będą dosyć posadzone płytko. Ja tych korzeni już nie podcinam, można by było to zrobić, ale ja tego nie robię, bo ja wiem, że one i tak zakwitną. Ja tutaj jeszcze, moi drodzy, dosypię troszkę ziemi, ale słuchajcie, zrobię taką fajną kompozycję, bo chcę, żeby właśnie ta kompozycja była taka dosyć strojna, zanim mi te cebule zakwitną. I tutaj posadzę sobie z nimi mulenbekie, słuchajcie. O, popatrzcie się, jak to będzie pięknie wyglądać. Będzie mi tutaj dawało troszkę ta mulenbekia takiej właśnie zieleni, tylko trzeba właśnie ziemi. O, nawet widzę, że tak wyszło, słuchajcie, że cebule są dosyć przykryte tą ziemią i fajnie, bo im się będzie też fajnie rosło. I tutaj teraz, moi drodzy, kiedy mam już posadzoną tę cebulę i mulenbekie, bardzo lubię dodawać mchu do takich moich kompozycji. I na tą ziemię, która jest, można powiedzieć, goła, żeby ona nie była taka goła, ja sobie dam mech. To jest mech z mojego sadu. Ja tam mam bardzo mało trawy, bo mam takie dosyć tam zacienienie. Jest tam dosyć wilgotno, bo tam kiedyś był staw. I teraz sobie ten mech tam fajnie rośnie. I ja ten mech mogę sobie tutaj właśnie wykorzystywać do moich różnych takich kompozycji, szczególnie właśnie takich kompozycji jesiennych, gdzie ten mech naprawdę, naprawdę fajnie tutaj po prostu pasuje. I teraz, moi drodzy, żeby jeszcze było fajniej, tak, i fajnie jest właśnie te gałązki w jakiś taki fajny sposób tutaj wkomponować. Ja lubię, jak one tworzą taki mini, może nie, że obelisk, ale tak rzeczywiście troszkę tutaj robią taki trójwymiar na górze są. O, powkładane, bo tutaj fajnie, popatrzcie, jak będzie fajnie, jak będą rosły te pędy kwiatów i to będzie tak się fajnie komponować. I tutaj jeszcze możemy dać troszkę szyszek. Moi drodzy, i wychodzi bardzo fajna taka kompozycja świąteczna. Tutaj można by było sobie jeszcze dać lampki, można tutaj na przykład dać jakąś kokardę czerwoną na przykład na święta. Zobaczę, bo na razie chciałabym taką kompozycję, która będzie mi zdobić dom, ale na razie nie będzie tak dawała znać, że to jest na święta, ponieważ do świąt jeszcze troszkę czasu. No i kochani, jak teraz pielęgnujemy takie cebule? Je trzeba podlewać
Natomiast nie lejemy tego z góry bezpośrednio tak, żeby padało na cebulę. Nie, musimy nasze cebule chronić od wilgoci, ponieważ one mogą zgnić. A więc ja będę brała konewkę z takim cieniutkim, taką cieniutką wlewką i będę tutaj pomiędzy te cebule wlewać wodę. One nie potrzebują dużo tej wilgoci tak naprawdę, bo widzicie, te cebule są naprawdę takie duże, grube, a więc one sobie poradzą. One będą pięknie kwitnąć. Ja Wam to wszystko będę pokazywać. Myślę, że na Boże Narodzenie zrobimy albo takim w okresie właśnie świąteczno-sylwestrowym zrobimy sobie taki room tour po domu, jak to wszystko mi zakwitnie. Natomiast co jest ważne, później, jak te cebule przekwitną, ja je z tej kompozycji będę przesadzać, ponieważ później będzie mi już zależało na tym, żeby traktować odpowiednio cebule, żeby zakwitły ponownie. I ja to wszystko będę Wam pokazywać. Natomiast w tej chwili moja donica będzie stała, może nie na oknie, bo mi się na oknie nie zmieści, ale mam tutaj z tyłu taką komodę. Tu jest duży pokój, widzicie, tu jest jasno, one tutaj będą stały. Natomiast jeżeli macie takie mniejsze donice, takie jak ja tutaj mam, można spokojnie postawić na oknie. Pędy będą wybijać. W momencie, kiedy będą kwitnąć, można z okna również ściągnąć, można postawić sobie w każde miejsce w domu, które chcecie. I czego nie powiedziałam jeszcze na początku, cebule, słuchajcie, powinniśmy sadzić, jeżeli chcemy, żeby nam zakwitły na Boże Narodzenie, to tak 7-8 tygodni przed Bożym Narodzeniem, ponieważ one mniej więcej tyle potrzebują czasu, żeby zakwitnąć. Natomiast one na pewno będą kwitnąć właśnie zimą, więc jeżeli spóźnią się na Wigilię, będą kwitnąć na Sylwestra, a jeżeli spóźnią się na Sylwestra, będą kwitnąć w styczniu i będą zdobić nasz dom. Dzisiaj to już wszystko, moi kochani. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną, że odwiedziliście mój dom. Posadziliśmy razem Hypę Astrum. Piszcie w komentarzach, czy sadzicie Hypę Astrum, jakie macie doświadczenia ze zwartnicami, jakie kolory najbardziej lubicie, kiedy sadzicie, żeby Wam kwitły na Boże Narodzenie, a może w ogóle nie macie tego kwiatu i dopiero Was zainspirowałam do tego, żeby je posadzić. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, zawsze czytam komentarze, jestem bardzo szczęśliwa, jak do mnie piszecie, jak subskrybujecie mój kanał, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ dzięki temu mogę się rozwijać. Zapraszam na Patronite, jeżeli chcesz, droga ogrodniczko, drogi ogrodniku, wesprzeć moją działalność w internecie i mój ogród pełen kwiatów, mój edukacyjny ogród pełen kwiatów, to zapraszam na Patronite. Moim patronkom bardzo serdecznie dziękuję. Patronite jest dla mnie bardzo ważny, dzięki temu rozwijam się. Nie muszę żadnych reklam tutaj promować, tylko po prostu promuję siebie i uprawę kwiatów. Moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego do następnego odcinka. Zapraszam również na Spotify, gdzie znajdziecie mnie i Martę Sapielak w naszym ogrodowym podcaście o ogrodach i nie tylko. Więc łapki w górę, komentujemy, subskrybujemy, a ja życzę Wam wszystkiego dobrego, słoneczka w dzień, deszczu w nocy i do zobaczenia. Cześć!